Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Obecnie bardzo dużo mówi się o planach Marvela względem Kanga, według których miałby on zostać odsunięty od oj antagonisty multiverse Sagi, a jego miejsce miałby zająć doktor Doom. Nie chcę się na ten temat zbytnio zgadywać, ale tak krótko chciałem powiedzieć moje zdanie. Uważam, że ten pomysł jest absolutnie bez sensu. Jesteśmy w momencie, kiedy Kang już jest wprowadzony, no i szczerze mówiąc, żeby go jakoś odsunąć, to musielibyśmy chyba udawać, że on nie istnieje. Przynajmniej ja widzę tylko taką opcję. A dodatkowo wraca to cały plan na MCU drugą nogami, co przy obecnym chaosie, jak nam się dzieje, no nie jest na rękę, żeby jeszcze do tego chaosu dodawać. Najzabawniejsze jest to, że rozwiązanie jest bardzo proste, wystarczyłoby zrobić icast, tylko że Marvel z jakiegoś powodu boi się ostatnio robić mimo że kiedyś nie mieli z tym żadnego problemu. Dlaczego tak jest, nie wiadomo, ale niezależnie od tego, czy w ogóle ten icast będzie potrzebny, czy też nie, a rozprawa Jonathana Majorsa odbywa się już w tą środę, także na dniach się wszystkiego dowiemy, to mam nadzieję, że Marvel nie zboczy z tej ścieżki i Kang jednak pozostanie jako antagonista Multiverse Sagi. Też ostatnio padła taka plotka, że niby Kang i Doom mieliby być obaj głównymi antagonistami, co myślę, że też byłoby bardzo fajnym pomysłem, no bo Kang i Doom obaj są świetnymi postaciami i dla każdego z nich znalazłoby się miejsce. Zwłaszcza też, że w komiksowym Secret Wars Doom odegrał bardzo ważną rolę, więc bardzo liczę na to, że w finalnie obu tych panów zobaczymy na wielkim ekranie. Ale wracając do tematu odcinka, to przy okazji całej tej dyskusji zacząłem się zastanawiać nad tym, jak to w ogóle było z Kangiem i Durem w komiksach. Czy ci dwaj potężni złoczyńcy się w ogóle spotkali ze sobą, a może stoczyć ze sobą jakąś walkę? I tak się składa, że tak i to nawet nie raz, bo udało mi się znaleźć w komiksach aż dwa ich spotkania. No i w dzisiejszym odcinku o tych spotkaniach wam opowiem, także w takim razie bez pewnego przedłużania przejdźmy do rzeczy. Na tapety jako pierwszy weźmiemy komiks poświęcony Kangowi pod tytułem Kang Timeless. Cała akcja skupia się wokół tego, że wydarzyło się jakieś zakłócenie czasu, które sprawia, że pewne wydarzenia zmierzają nie w takim kierunku, jakim powinny. Zostaliśmy też kilka przykładów różnych wydarzeń z przyszłości. Niestety nie zostało powiedziane, które są właściwe, a które zmierzają nie tam gdzie trzeba. Ale mimo wszystko przytoczę Wam kilka pełek, które się tam pojawiły. Na przykład Iron Man ma się stać żelaznym bogiem. Young Avengers mają być pod kontrolą Taskmastera, który będzie ubrany w stój kapitana Ameryki i będzie trzymał tacze. Zimowy żołnierz ma zabić. Kapitana znaczy, wygląda jakby miał go zabić, ale ten kapitan dalej żyje, tylko tak wygląda na zranionego. No ale chyba po prostu ma to zmierzać finalnie do śmieci. Oraz moim zdaniem najciekawszy, czyli Thanos, który nie dzierży rękawicy nieskończoności, a mi o niej nieskończoności. I jak to zobaczyłem, to byłem w szoku i szczerze chciałem zobaczyć taką historię. Nawet zacząłem szukać w internecie, czy taka historia nie miała miejsca, i jedyne co udało mi się znaleźć, to to, że Tom miał taką wizję, w której widział Thanosa z młotem nieskończoności. I generalnie w kwestii tych wszystkich zakłóceń, to okazało się, że są one spowodowane przez tak zwaną. Piracką linię czasu. Jest to linia czasowa, która została odłączona od tej głównej linii czasowej, a konkretnie zrobił to Immotus, jeden z wariantów Kang'a, który jest strażnikiem czasu. I też przy okazji widzieliśmy go w MCU. Był jednym z trzech kangów, obok rama tutaj Centuriona, których widzieliśmy w scenie po napisach Antwena i Osy Fantomani. W każdym razie, skoro Immotus to linie odłączył od głównej linii czasowej, to powinna ona przestać istnieć. Niestety tak się nie dzieje, ponieważ jakaś istota o potężnej mocy próbuje tą linię sprowadzić z powrotem. Kang oczywiście zamierza rozprawić się z tym kimś, a towarzyszyć mu będzie niejaki dr Anatoli Pietrow. Jest on pisarzem i wkładowcą studiów nadudzkich na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym. A jeżeli chodzi o jego spotkanie z Kangiem, to Pietów był w trakcie pisania książki o Dumie, w której stwierdził, że jest on największym złocznicą wszechczasów. No i Kang nie był z tego faktu zadowolony, więc udał się do doktora i żeby udowodnić mu, że się myli, to zabrał go w podróż w czasie, żeby móc pokazać swoje wielkie, potężne umiejętności. Mogliśmy zobaczyć jedną z ich przygód, gdzie udaje się do stoi, a tam Kang samodzielnie zabił Mamuta za pomocą włóczni. Nie mam pojęcia, w jaki sposób miał to pokazać potęgę Kanga, ale wyglądało to całkiem fajnie. I tak nasz duet dotarł finalnie na pijacku i czasu, czy ziemię 2028 lub inaczej nazwaną Zieloną Manticore. No i faktycznie widać, że ta planeta miała być zniszczona, bo kiedy kank i pietrof na niej przebywają, to mimo tego, że jeszcze istnieje, jest całkowicie wyniszczona. Po jakimś czasie znaleźć doktora Duma i ku zaskoczeniu maski nie nosił Wiktor albo Toy Treachards. Jeszcze dodatkowo miał on zamiast oczu kamień czasu i kamień rzeczywistości oraz z tego co powiedział moc Celestialsów pijąc ich krew. A wszystko tylko po to, żeby mieć na tyle siły, by uratować swój świat. Kang oczywiście nie zamierzał mu na to pozwolić i zaczęła się walka. Niestety kamienie i krew Celestialsów uczyniły Ida na tyle potężnym, że zdobywca miał w pojedynku manę szanse na zwycięstwo. Używał swoich mocy, przywołał kilka swoich kopii, a nawet dzierżył zwykłe bronie. Niestety żadna z tych opcji na niewiele się zdała i Kang pojedynek przegrał. Koniec końców Dum za go za szyję i chciał go udusić, lecz nagle doktor Pietow przebiegł go na od włócznią, tą, którą Kang zabił mamuta. A Kang zamiast podziękować Pietowowi za uratowanie życia, to był na niego wściekły za to, że śmiał mu pomóc w pojedynku i chciał go za to zabić. Ten nie tak mu się postawił, przez co zdobywca był bardzo zdezorientowany, a potem się już tylko głośno śmiał i odstawił Pietowa do domu. ale z zaznaczeniem, że jeśli Daj będzie pisał w swojej książce o Dumie, to wróci i go zabije. I tu się kończy pierwsza historia, przejdźmy teraz do drugiej. I jak pierwsza była poświęcona głównie Kangowi, tak teraz druga będzie poświęcona głównie Dumowi. Zresztą ta dziesięciokomiksowa seria, którą bierzemy na tapetę, ma właśnie tytuł Doktor Doom. A akcja w niej przedstawiona skupia się wokół tzw. projektu Antrion, czyli pomysłu wykorzystania czarnych dziur do zmniejszenia skutków globalnego ocieplenia. Doom był tą Ponsowi przeciwny, ponieważ zdawał sobie sprawę, jakie niesie to ze sobą konsekwencje. I niestety jego zdanie zostało wykorzystane przeciwko niemu, ponieważ baza Antion na Księżycu została zbombardowana, a winą za to zdarzenie został obaczony właśnie Doom. A tak Naprawdę to nie on tego dokonał, albo to spisek uchnąty przeciwko niemu, w wyniku którego stracił władzę w Arferi. Zatem celem duma w tej serii było po pierwsze odzyskanie swojej ojczyzny, a po drugie uratowanie świata przed zagładą. A jego innym sojusznikiem w tej walce był właśnie nikt inny jak Kang. I co do Kanga, to początkowo co jakiś czas zagonął do Wiktora i opowiadał mu o tym, co widział w przyszłości, ale wreszcie szóstym noszącym tytuł lottu Adwera już nie wpadł tylko na chwilę i ci dwaj gentlemani spędzili ze sobą trochę więcej czasu. Mianowicie udaje się spólnie do Teksasu, żeby zdobyć jakąś potężną broń do walki. I na przestrzeni ich przygody zadziało się kilka ważnych odnotowań rzeczy. Panowie odbyli dwie ciekawe rozmowy. Po pierwsze, Kang pochwalił się tym, że jest ojcem Idai a Dum zasugerował, że może jest ojcem Kanga, oraz wspomniał o tym, że ma dwóch synów, Kostina i Doru, choć nie do końca to jest prawda, ponieważ widział ich tylko w swojej wizji. Jednak na przestrzeni Sei dumiewał wizję przyszłości, w których widział siebie mającego żonę i dwójkę dzieci. Natomiast w drugiej rozmowie Dum zapytał Kanga, dlaczego mu w ogóle pomaga. I Kang powiedział, że pomaga mu, bo chce podbić świat, no, a żeby tego dokonać, najpierw Doom musi ten świat ratować. Wiktor uznał, że jego w władzy jest wynikiem samotności, na co zdobywca odbi pieczkę najlepszym Magua tym, jaki istnieje, czyli słynnym Chyba Ty. Później jeszcze trochę się powyzywali, aż zaczęli się finalnie głośno śmiać. No i też, oczywiście, żeby nie było tak zakorowo, to pod nosem życzyli sobie śmieci. I dodatkowo jeszcze zajęli się odpowiednio kilkoma ludźmi, na których padli. Najpierw tam był jeden facet, który zajrzał do pociągu, w którym oni się i dosłownie go z tego pociągu wyrzuci, A potem przyjechał jakiś dwóch chłopów, którzy się z nich nabijali i Doom ich po prostu skasował. Mimo tego, że chwilę wcześniej mówił do Kanga, że będą podróżować ostrożnie. I finalnie dotarli do miejsca, gdzie mieli się spotkać z kimś, kto będzie miał tą broń, której dum potrzebuje. I tam wywiąza się walka między nimi a dwoma gostkami. Pierwszy to był niejaki paradój, facet pancerzu i z miniganem, a drugi to był Orb, czyli takie wielkie chodzące oko. Na szczęście bez żadnego problemu ich pokonaj, a Kang postrzelił ich z dziwnego pistoletu. Była to broń ultradiodowa, która osobiała wołę przeciwnika, więc finalnie Paladin i Orb się i zaczęli rozpaczać nad swoim życiem. I muszę przyznać, że wyglądało to naprawdę komicznie. A chwilę później zjawił się facet z wajską, a w tej walizce była ta broń, po którą przybyli. Był to tak zwany ostateczny Nuifier, określany mianem najbardziej niszczycielskiej broni wszechświata. Z jego pomocą można było całkowicie wyeliminować dowolny cel, i w zależności od tego, kto go posiadał. Konkretnie musiał być to ktoś po intelekcie, a taką postacią był zdecydowanie dół, Luwifie no był w stanie wymazać całą oś czasu, a nawet i cały multiversum. Więc mający tę w posiadaniu, Wiktor zyskiwał bardzo dużą przewagę. I gdy panowie już mieli w rękach to po co przybyli, no to mieli się już zbijać w dalszą drogę, ale nagle zdobywca zdradził Wiktora i postrzegł go w plecy z tej broni utadiodowej. Na całe szczęście na Duma ten strzał w ogóle nie zadziałał i tylko udawał, albo przestał działać po kilku sekundach, bo dum szybko podniósł się z ziemi i dźgnął kanga prosto w szyję. Tym samym oczywiście go zabijając. Potem pożegnał się z już bym swoim przyjacielem, siadł na konia i odjechał. I tak właśnie prezentowały się dwa spotkania Kanga i Duma w komiksach, zatem to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeśli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i napiszcie w komentarzu co sądzicie, standardowo komentarze są do waszej dyspozycji, piszcie co chcecie. No i oczywiście widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa.